Czas na obiad. Sałatka z kaszy pęczak, z brokuła, który będzie na dwa sposoby zrobiony, czyli pieczony i starty surowy. Do tego aromatyczne dodatki, pyszne przyprawy, kumin, kminek, troszeczkę zielonej pietruszki, suszony pomidor. Będzie naprawdę coś fantastycznego. Dobry obiad to obiad smaczny i pożywny, dlatego nie daj sobie w kaszę dmuchać. Główki brokułów oddzielamy od siebie, nie uszkadzając ich kwiatostanu. Łodygę obieramy i kroimy w małe kostki. Do całości dorywamy łyżkę oliwy z oliwek i pieczymy przez 25 minut, a w połowie pieczenia mieszamy zawartość. W międzyczasie gotujemy pęczak. Na tarce o grubych oczach ścieramy surowe główki brokułów. Dodajemy do garnka, doprawiamy przyprawami i mieszamy. Ale nam się upiekło. Po 25 minutach dobrze zgrillowane brokuły łączymy z resztą i dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek, która dzięki witaminie E zwalcza wolne rodniki. Zaraz potem skrapiamy sokiem z cytryny bądź soku jabłkowego. Całość ozdabiamy pietruszką. Na koniec dodajemy poszekane w kostkę suszone pomidory. Pyszna sałatka z kaszy pęczak i brokuła gotowa. Wystarczy delektować się i oczywiście napić się pysznej wody piwniczanki. Na zdrowie! Ty też dbasz o to, co wcina rodzina? Weź udział w konkursie piwniczanki, skompletuj rodzinną drużynę i gotuj się na niezapomniany wyjazd do parku rozrywki.